Hi guys, witajcie. Dzisiaj temat metody Donta. Ponieważ w wielu systemach wyborczych, tym także w unijnym systemie wyborczym, mamy coś takiego jak, że wybory są proporcjonalne. Wybory do Europarlamentu są proporcjonalne i odbywają się, są podzielone po prostu ilość eurodeputowanych do poszczególnych państw członkowskich. W każdym się odbywają oddzielnie i później są po prostu łączone. Cała ta grupa eurodeputowanych do kupy. Pytanie brzmi, jak są dzielone, przeprowadzane i wyliczane głosy do Europarlamentu? No otóż mamy dwa jakby szczeble tutaj obliczania. Pierwszy szczebel to jest przydział głosów do komitetów wyborczych. I to się odbywa zgodnie z metodą Donta, aczkolwiek metoda Donta jest stosowana także w innych systemach wyborczych, nie tylko w Europarlamencie. Metoda Donta służy do przydziału mandatów, ilości mandatów do poszczególnych list, do poszczególnych komitetów wyborczych, nie list, tylko do komitetów wyborczych. I odbywa się to z wzoru dzielenia, tak jest ilorazu Donta, czyli dzielenia liczby głosów przez kolejne liczby naturalne. I działa to na zasadzie tak. Załóżmy sytuację teoretyczną, że mamy trzy komitety wyborcze A, B i C. Jeden uzyskał tam 600 głosów, A uzyskał 600 głosów, B 500, C 400. Robimy sobie tabelkę, gdzie u góry zapisujemy sobie do komitetu A 600, B 500, C 400 i na dole kolejne liczby naturalne od 1 zaczynając, 1, 2, 3, 4 i mamy 600 dzielone przez 1, 600, 600 dzielone przez 2, 300, 600 dzielone przez 3, 200, 600 dzielone przez 4, 150, 600 dzielone przez 5, nie wiem, ale ileś tam jest i tak samo z drugim komitetem i z trzecim komitetem. Mamy po prostu liczbę głosów i potem po kolei dzielimy przez kolejne liczby naturalne. Przez 1, przez 2, przez 3, przez 4, przez 5 i dowolną ilość. Kolejne liczby naturalne. I teraz pytanie brzmi, ile mamy wolnych mandatów, czyli miejsc w parlamencie do obsadzenia? Dla przykładu 8. Czyli bierzemy sobie highlightera, mazaczek i z tych wszystkich ilorazów, czyli wyników dzielenia, które mamy w tabelce, zaznaczamy swoim highlighterem 8 najwyższych, czyli od najwyższej liczby po kolei 8 najwyższych. I może być sytuacja taka, to będzie przykładowa, że dla komitetu A mamy 4 zaznaczone, dla komitetów B i C po 2. Dobrze, może tak być. Czyli razem 8. I z tego wynika, że komitet A dostanie 4 mandaty, czyli 4 miejsca do obsadzenia. Komitet B 2 miejsca do obsadzenia, 2 mandaty. I komitet C też 2 mandaty. To jest metoda Donta, stosowana dosyć powszechnie w tej chwili i obowiązująca przy wyborach do Europarlamentu. Jest to dosyć prosta metoda. Zaletą tej metody jest to, że ona preferuje duże komitety. Czyli jeżeli partia kreuje komitet wyborczy i ten komitet jest duży, duże komitety są bardziej preferowane w metodzie Donta. Nie ma zbyt dużego rozdrobnienia wtedy w parlamencie. Tak więc to był taki krótki film na temat metody Donta, na czym ona polega. Warto o niej sobie się z nią zaznajomić. Na koniec umieszczę tabelkę krótką, która przedstawia przykładowe wyliczenie dla metody Donta, żeby to było łatwiejsze do ogarnięcia. Trzymajcie się. Bye bye.